Nieważne, co mi zrobisz. Nigdy nie uzdrowię z tobą świata. Nie w ten sposób. Meteoryt. Zabrałeś go nam. Nas.
dla Pita! Robisz to dla siebie! Tylko przeszkadzasz mi to!
Już po mnie pij. Nie. Nadal mamy czas. Nie, nie mam. On ich pozabija. A później ciebie. Uzdrówmy świat, Wim. Razem. Przepraszam. Odsuńcie się. Nie wiem, czy to coś da, ale muszę spróbować.
puls słaby. Nie ma czasu. Coś ty mu zrobił. Co mu zrobiłeś? Przepraszam. Jadę z wami. Są ślady aktywności mózgu, ale szanse na wybudzenie są bardzo niskie. Zadbajcie o niego. Macie przygotować sarunkę jak najszybciej. Przez ostatnie lata to miasto doświadczało wielu różnych tragedii. Ale jakoś przetrwaliśmy. Zwalczaliśmy choroby, zło, kataklizmy. Jesteśmy zmęczeni, niespokojni, zestresowani, otępiali. Ale nie straciliśmy jeszcze nadziei. Miasto musi wydobrzeć. Możemy już wrócić do normalności, ale czym jest normalność? Co jeśli już nie istnieje? Przez ostatnie pół godziny mówiłam o tym, jak te wydarzenia mnie zmieniły. Ale jak to jest z wami? W mojej nowej serii będę rozmawiać z ludźmi z całego miasta, poznawać nasze nowe zwyczaje, zachowania, nowe myśli i odczucia. Liczę, że do mnie dołączycie. Nazywam się Mary Jane Watson, a wy słuchaliście Nowej Normalności. Odcinek pierwszy, gotowy. Świetnie. No nie wiem. O, mogę to zabrać? Za chwilę. Najpierw coś ci pokażę. Okej. Okay. I w składzie mamy lasę. Mniam, ja to przejmę. Jeszcze raz dzięki za dary, Peter. Rozmawiałeś z Milesem o... Jeszcze nie.
Gotowy? Miles... Od jakiegoś czasu chciałem z tobą porozmawiać. To znaczy w sumie rozmawiałem z tobą wiele razy i jest super. Rozmawiać było tyle fajnych rozmów. Tylko, że nie rozmawialiśmy o tym, o czym powinniśmy byli rozmawiać. Pete. Nie, czekaj, od początku. Dam radę. Ogarnę to. Możesz pobyć Peterem Parkerem. Ty jesteś pewny? To duże miasto. Poradzę sobie. O ile będziesz dalej udzielał mi rad. Obędziesz się. Może nie teraz, ale przyjdzie taki czas. Będę przy tobie. Zawsze. Dzięki. Na razie.